Na dużą dawkę nie tylko sportowych emocji mogli dziś liczyć suwalczanie. Wszystko za sprawą meczu piłkarskiego, w którym naprzeciw siebie stanęli znani lubiani aktorzy, czyli reprezentacja artystów polskich oraz drużyna przyjaciół Suwałk. Na czele biało-niebieskiej ekipy stanął Jacek Zieliński, wielokrotny reprezentant kraju, a obecnie dyrektor sportowy Wigier Suwałki. Choć nie wynik meczu był najważniejszy, to walki, zaangażowania i pięknych bramek nie brakowało. Na pierwszym miejscu mimo wszystko pozostaje jednak zabawa, zapewnia Zieliński. No emocje gdzieś się pojawiają w każdym meczu. Podchodzi się swobodnie, ale z minuty na minutę gdzieś zaczyna się robić taka gęstsza atmosfera, każdy chce wygrać. No wiadomo, jakieś tam ambicje są, nawet jakbyśmy tego nie chcieli, no gdzieś w którychś momentach się pokazują, ale na pewno będzie gra fair, myślę. A przede wszystkim chodzi o to, żeby ta gra była taka płynna, fajna, przyjemna dla oka. W drużynie przyjaciół Suwałk prym wiedli Piotr Włodarczyk, grasz Wydas Mikulenas czy Donata Zwanciewicius. Natomiast wśród aktorów, którzy po raz kolejny przyjechali do Suwałk, kibice mogli podziwiać m.in. Piotra Zelta, Roberta Moskwę i showmana Bilguna Arinbatara. Wszyscy zgodnie przyznali, że piłka nożna jest ich pasją i do tego typu wydarzeń długo namawiać ich nie trzeba. I mimo, że nie jesteśmy wirtuozami futbolu, to nadrabiamy ambicję, dodali. Ja jestem tym obrońcą, który wydaje się być do przejścia, ale tak naprawdę uważajcie, jak biegnę za wami, uważajcie, bo może wam zabiorę piłkę. No jestem po raz trzeci, lubię Suwałki, Suwałki są cool, bo się mówi, że to jest zimno. Pasja, aczkolwiek w moim przypadku bardziej pasja niż cokolwiek innego, ale nadrabiam walecznością. Znaczy, no ja mam być kąśliwym obrońcą nie do przejścia, tak? Tak to bym określił i tego się będę trzymał. Karate, mocne pozycje mam, mocno się trzymam na nogach, ładnie pracuję ciałem, balans, te sprawy ciężko mnie przewrócić. W tym pokładam moją nadzieję. Ambicje mamy wielkie, serce ogromne, także damy radę. Mecz Gwiazd to kolejna impreza związana z obchodami 40-lecia Suwalskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jak zapewnia jednak Waldemar Borysewicz, dyrektor OSIR-u, nie ostatnia. Suwalczan czeka jeszcze m.in. turniej drwali, dodaje. Kolejna, która jutro będzie, to jest takie zawody drwali, których tutaj w tym regionie nigdy nie było, więc też wszystkich chętnie serdecznie zapraszamy na godzinę 9 nad Zalew Arkadia. Te 40-lecie obchodzimy, myślę, dosyć hucznie. Nie są to obchody jednodniowe, jest to cykl imprez dla wszystkich mieszkańców Suwałki, Suwalszczyzny, gdzie frekwencja no, czasami jest większa, czasami mniejsza, ale myślę, że te imprezy wszystkim się podobają.